Co? No weź no, tą rękę, tak właśnie jak miałaś tutaj pod ten. No. Tak, oprzyj sobie. Proszę sobie tutaj tą stronę, tą drugą stronę. No bardziej. Właśnie się zawija. Tak, tak, nie szkodzi. Może i sobie teraz bardziej tą drugą rozchyl sobie. O, tak. Natalia znowu rozbiera modelkę. O, tak. Dlatego bierzemy tak. Natalię ze sobą. Ja nie rozbieram, żeby jest rozebrana, przecież to jest pięknie. Wszyscy razem w jednym tempie. Drugą ręką trzymaj szklankę, a tą sobie odchyl. O, świetnie. I głowę na bok, lekko. Super. Teraz czekam, aż Natalia znowu zacznie rozbierać modelkę. Jeszcze żeby nie było, jest 8 stopni. Modelka przyszła w kurtce. A tyle, modelka pozuje tak, a Natalia robi jej zdjęcie tak. Tak? Kurtce. I też jej zimno. Kurde, i też mi zimno, bo słuchajcie, jest jakieś 7 stopni. O, fajnie, fajna poza, świetnie. Dobra, ja się troszeczkę odsunę. Co widzę, że Natalia okay. się zakładła? Fajnie. Teraz kolejne wideo dla wszystkich z pionowym telewizorem. Jesteśmy w miejscu, które się nazywa Denarus w Portafery. Bardzo fajna miejscowa. Polecam. Dobre widoki na zewnątrz. Cały piękny port. Hello. Natalia znowu zaczęła robić swoje pozy. Dobra. No, dawaj Natka. Proszę Państwa, tutaj Łukasz zaprezentuje. Tutaj mamy praktykę LT1000, bardzo fajny aparacik. Ja chciałem powiedzieć, że to jest wideo tego, co mam pionowy telewizor. Tak. Tu trochę oszukujemy, bo mamy cyfrę, ale mamy stare analogi. To ty oszukujesz, ja nie oszukuję. O, ja mam takie coś. Ale iPhone'a nie używam. Tutaj mamy właśnie obiektyw wyciągnięty z Pentaxa do cyfry. Nie rób tak, bo ci się klisza, znaczy potem. No, matryca mi się urodzi. Tutaj mamy praktykę też. O. Też bardzo fajny sprzęcik. Bardzo praktyczny. Też 40-letni, tak. Mamy jeszcze dużo więcej sprzętu i wspaniałą modelkę dzisiaj. Getty. Nie, Sylwia. Sylwia. Ty czym oszukujesz? Ja oszukuję Canonem, jak zwykle. Nie oszukujesz. Pokaż, a w plecaku pokaż, mam skarby inne. Ale nie pokażę. Proszę bardzo. Czyli super obiektyw spajony taśmą. Jak jest? Obiektyw który? 850. 850. Obiektyw 35. Ja jeszcze zgrywam się, daję inwalidę, żeby miał jak wózek te aparaty wozić. To teraz to będzie właśnie wózek. No. Ale chcę przyznać, ostatnio to myśmy przez ulicę nie przeszli, żeby nie wózeczek.